Serdecznie witam z Nowego Targu, ośrodek sportowy Gorce. To tutaj rozgrywany jest turniej mikołajkowy, ogólnopolski turniej mikołajkowy mini koszykówki chłopców. Rocznik, proszę Państwa, 2002 i młodszy. To mamy mecz numer 1, inauguracyjny, pomiędzy gospodarzami w białych strojach, UKS Piątka Nowy Targ i drużyna czarno-czerwonych, to UKS Regis Wieliczka. Bardzo zacięty pojedynek, pierwsza kwarta należała zdecydowanie dla Regisu, druga kwarta zaś należała dla Nowego Targu i po pierwszej połowie chłopcy schodzili z parkietu na remisie. Trzecia kwarta, znowu już bez pasareli, znowu należy dla Wieliczki i to Wieliczka po trzech kwartach prowadzi, proszę Państwa, 58-49, ale mamy do zakończenia jeszcze sporo czasu, 9 minut. Trzech dojemy piłki. No to się nie da. Kontra. I w końcu. Kaczmarczyk, kolejne punkty dla zespołu z Nowego Targu. I Pascal. Pascal Zgierski. 58-53. Przechwyt Kaczmarczyka. Błąd kroków popełnił Daniel Zivkowicz. Nie, przepraszam, Kamil Giełczyński. Profesjonalny mecz, pełne 10 minut, 4 kwarty zatrzymywanym czasem. Mają co grać chłopaki. Żeby sił starczył. No niestety. Kolejne punkty Pascala. Odpowiedź natychmiastowa. 60-57. Jakub Dymka zdobył punkty na Regisu. Kolejne zmiany w zespole
Regisu Bieliszka. Na razie tyle w końcówce, zrobimy jeszcze jeden filmik.